Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz Partners. Doktor Mateusz Machaj, Wolna Przedsiębiorczość, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2016. Rozdział 13. Banki. Z tego odcinka dowiesz się, jak działają banki komercyjne, w jaki sposób funkcjonuje system oparty na rezerwie cząstkowej, czym są depozyty i lokaty bankowe, dlaczego bank pożycza pieniądze na wyższy procent niż oferuje w swoich produktach oszczędnościowych. Typy działalności bankowej. Banki, tak jak wszystkie inne firmy, starają się zarabiać więcej niż wynoszą koszty ich działalności. Ich celem jest osiąganie zysków. Dlatego też starają się zapewniać swoim klientom na tyle szeroką ofertę, by ci byli zainteresowani ich usługami. W działalności bankowej wyróżniamy dwa filary kasowo-rozliczeniowy oraz oszczędnościowo-kredytowy. Filar kasowo-rozliczeniowy dotyczy prowadzenia depozytów bankowych, a więc w pewnym sensie magazynowania pieniędzy należących do ludzi. Wiąże się z tym sporo korzyści, takich jak możliwość otrzymywania i realizowania przelewów, zapłaty kartą płatniczą czy wypłaty gotówki w bankomatach. Drugi filar oszczędnościowo-kredytowy dotyczy dokonywania przez bank inwestycji, a więc pożyczania kredytobiorcom pieniędzy na procent. Bank musi pozyskać środki na kredytowanie swoich klientów. Za pozyskane środki musi zapłacić mniej, niż otrzyma od swoich kredytobiorców. Tylko wtedy przychody przewyższą koszty. Ta różnica między odsetkami płaconymi oszczędzającym a odsetkami pobieranymi od zadłużonych nazywana jest marżą odsetkową. Bank pozyskuje środki m.in. od posiadaczy lokat. Powiedzmy, że oferuje im 2% od ulokowanego przez nich kapitału. Następnie otrzymane środki inwestuje w kredyty, od których pobiera wyższe oprocentowanie np. 5%. W ten sposób bank może zarobić na tyle dużo, by pokryć koszty lokaty, koszty prowadzenia oddziałów bankowych, w tym koszty pracownicze, a także uzyskać nadwyżkę dla swoich właścicieli. Bank musi pobierać oprocentowanie od swoich kredytów, ponieważ sam pożycza środki, które są oprocentowane, a oprócz tego ponosi inne koszty, które również musi pokryć. Specyfika współczesnej bankowości komercyjnej. Banki na tle innych form działalności gospodarczej, zwłaszcza finansowej, wyróżnia pewna szczególna cecha, która decyduje o ich wyjątkowej pozycji w gospodarce. Jest to system rezerwy cząstkowej. Banki finansują swoje operacje nie tylko ze środków pożyczonych od innych podmiotów. Gdyby banki inwestowały tylko środki pożyczone od innych podmiotów, nie różniłyby się niczym od innych firm inwestycyjnych. Bankom przysługuje specyficzny przywilej wolno im kreować pieniądze na depozytach. W związku z tym, do finansowania projektów inwestycyjnych mogą wykorzystywać wykreowane przez siebie pieniądze, zamiast zdobywać potrzebny kapitał od swoich klientów na rynku. Pieniądze na kontach bankowych pochodzą nie tylko od podmiotów, które je zdeponowały, ale również z kreacji. Stąd określenie rezerwa cząstkowa. Środki na kontach bankowych tylko częściowo pochodzą od deponentów. Znaczna ich część została stworzona przez same banki. Oczywiście banki komercyjne nie drukują banknotów ani nie wybijają monet, ponieważ wyłączność na to ma Bank Centralny, w Polsce Narodowy Bank Polski. Banki kreują pieniądze na depozytach współcześnie w postaci zapisów komputerowych. I chociaż pieniądz ten przybiera formę elektroniczną, nie ma to znaczenia dla rzeczywistego przebiegu procesów ekonomicznych. Przeważająca większość transakcji we współczesnej gospodarce jest realizowana bezgotówkowo, dlatego też pieniądz generowany przez banki jest w rzeczywistości tak samo realnym środkiem zapłaty jak banknoty i monety. Czasami mówi się, że banki mogą kreować pieniądze z niczego. To określenie pada z ust nie tylko laików, ale również zawodowych ekonomistów. Jest to tylko częściowo prawda. Banki rzeczywiście nie muszą pozyskiwać pieniędzy od inwestorów, lecz mogą je zamiast tego wykreować. Jednak kreacja pieniądza ma swoje ekonomiczne i prawne granice. Nie jest więc to proces całkowicie dowolny. Kiedy klient banku bierze kredyt na zakup mieszkania, bank komercyjny kreuje pieniądze na depozycie bankowym dla sprzedawcy mieszkania. Za to klient, który wziął kredyt, ma zaksięgowane zobowiązanie wobec banku, które jest zabezpieczone wartością nieruchomości. Gdyby taką transakcję finansowała inna firma, musiałaby najpierw zgromadzić kapitał od inwestorów. Bank jednak tego czynić nie musi, gdyż może podjąć decyzję o stworzeniu pieniędzy i przekazaniu ich na zakup mieszkania. System rezerwy cząstkowej pozostaje najbardziej niestabilnym aspektem funkcjonowania współczesnej bankowości i budzi wiele kontrowersji. Z tym systemem związane było powstanie państwowych banków centralnych. Jednym z ich zadań było ratowanie zagrożonych banków komercyjnych. A problemy banków komercyjnych często biorą się stąd, że tworzą one depozyty na kwoty większe od posiadanych rezerw gotówkowych. Stąd podwójna natura systemu bankowego. Z jednej strony pełni on funkcję mobilizowania oszczędności i dostarczania specyficznych usług społeczeństwu. Banki działają tutaj jako pośrednicy. Jednak część środków banki po prostu tworzą. W swojej działalności banki zdobywają potrzebne im środki od klientów, którym oferują lokaty i konta oszczędnościowe. Mogą je otrzymać także od inwestorów zainteresowanych kupnem akcji albo obligacji. Mogą także pożyczać środki od banku centralnego lub innych banków komercyjnych na rynku. Mogą również zadłużać się za granicą, pożyczając waluty obce, jak na przykład czyniły banki w Polsce, które udzielały polskim klientom kredytów indeksowanych w walutach obcych, ale mogą też potrzebne środki wykreować. W wyniku rozwoju walut cyfrowych, takich jak bitcoin, przyszłość sektora bankowego w obecnej formule staje pod znakiem zapytania. Jeśli pieniądze lub tytuły do nich będzie można przechowywać w całości w postaci cyfrowej, np. w telefonie komórkowym i przekazywać je natychmiast komukolwiek na całym świecie, np. przez internet, to nie wiadomo, czy ich użytkownicy będą w ogóle potrzebowali pośredników finansowych w postaci banków.